365 dni czekaliśmy na ten moment, na moment, w którym zostaną nagrodzeni laureaci oraz zwycięzcy tego jedynego w Polsce konkursu, który, proszę Państwa, szerzy i propaguje pozytywne wzorce, zachowania i wartości patriotyczne wśród młodzieży. Młodzieży na całym świecie, polonijnej młodzieży. Mówimy oczywiście o konkursie filmowym, historycznym Patria Nostra. Obserwuje nas ogromna liczba naszych uczestników, którzy przez internet uczestniczą w dzisiejszym wydarzeniu. W związku z czym myślę, że warto ich w tym momencie pozdrowić. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami za pomocą internetowych łączy. Oczywiście, na różnych kontynentach i w różnych regionach świata. W naszym konkursie nagrody dostają wszyscy jego uczestnicy. Nagród mamy bardzo dużo. Te nagrody oczywiście za chwilę pokażemy. Są to dla zwycięzców konkursu nagrody finansowe ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury. Tutaj za nami z tyłu te nagrody możemy zobaczyć w postaci talonów. Trzy zwycięskie drużyny otrzymują replikę szabli polskiej, która została ufundowana przez naszych patronów honorowych. Natomiast wszystkie drużyny otrzymują olbrzymią liczbę książek, albumów i innych atrakcyjnych przedmiotów, które zostały ufundowane przez ponad 60 instytucji. Te nagrody są do zobaczenia na naszych stronach internetowych, a także będzie można je zobaczyć za chwilę później w trakcie uroczystości. A teraz, proszę Państwa, oddajemy głos oczywiście dalej naszym partnerom, którzy zadadzą w tym przypadku pytania naszym laureatom. A jakie to będą pytania, jakie to będą grupy i laureaci, przekonamy się już za chwilę, panie Mirku. Mam takie proste pytania. Po pierwsze, jak często się spotykacie? Dlatego, że słychać, że mówicie praktycznie bez akcentu jako taka grupa. A drugie pytanie, jak w Brazylii jest odbierana Polska? Jak ten obraz nasz, Polski i nas, Polaków, możemy zmienić, by był jeszcze lepszy? Halo Brazylia, halo Brazylia. Słychać mnie, tak? Słyszymy, oczywiście, że tak. Po pierwsze jest tak, że jesteśmy z grupą tak zwaną Wisła, z grupą polonijną, bardzo duża grupa i też ze Stowarzyszeniem Marszałka Piłsudskiego z Kurytyby. A Wisła jest największa grupa poza Polską, na pewno grupa liczy około 200 członków i tancerzy mamy około 120. No i spotkamy się co tydzień, oczywiście w czasie pandemii nie bardzo, nie? A co to znaczy Polska dla nas? No, jak Polska jest pokazana w Brazylii? Polska jest, po pierwsze, na południu Brazylii jest dużo Polaków, no to ludzie wiedzą, jak wygląda Polska, jak to jest Polska. A Polska stara się bardzo intensywnie ostatnio, żeby się pokazać. W Brazylii mamy świetną relację między Brazylią a Polską. A coraz więcej jest studentów z Brazylii, którzy mieszkają w Polsce i wracają do kraju, albo nie wracają, ale wysyłają wszystkie najlepsze wiadomości z Polski. Proszę Państwa, czyli jako pierwszą instytucję pragniemy nagrodzić, z którą już dzisiaj również się łączyliśmy, a w zasadzie z przedstawicielem tej instytucji. Mowa oczywiście o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, którą oczywiście tutaj instytucję dumnie reprezentuje i zadaje pytania zastępca dyrektora generalnego, pan Michał Wiśniewski. Pan Michał może zechce również parę słów powiedzieć. Połączymy się jeszcze raz z panem Michałem. Jeszcze raz dobry wieczór i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu prezesom i Wam, młodzi ludzie, za to, że przybliżacie historię Polski dla całego społeczeństwa, dla całego świata oraz że pamiętacie o tym, co jest kluczowe do tego, by budować tożsamość, czyli pamiętacie o historii swojego kraju, o kraju waszych przodków, z którym się nadal też utożsamiacie. Bardzo wam za to serdecznie dziękuję. Przechodzimy do kulminacyjnej części naszej gali, a mianowicie zaszczytnego miejsca pierwszego. Któż to taki, któż to taki? Chwila niecierpliwości musi być. Prosimy o fanfarę.
więc proszę Państwa, miejsce pierwsze w tegorocznym, można powiedzieć nawet światowym, globalnym konkursie historycznym Patria Nostra. Zwyciężają, proszę Państwa. Uwaga, uwaga. Miejsce pierwsze zaznaczam. Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie Polaków Polonia, Kazachstan. Wielkie brawa. Serdecznie gratulujemy. Trzeciego sierpnia 1939 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop i ludowy komisarz spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym. Konsekwencją tego był czwarty rozbiór Polski. Pakt Ribbentrop-Mołotow był podstawowym dokumentem współdziałania III Rzeszy i ZSRR po wybuchu wojny. Na jego mocy Hitler i Stalin dokonali podziału znacznej części Europy. Niemiecki atak na Polskę rozpoczął II wojnę światową, a dwa tygodnie później wojska radzieckie wkroczyły na terytorium Polski. Редактор